Mam głos. Dzień dobry, jestem Agata Serdyńska, a to jest Marek Serdyński. Jesteśmy instruktorami jogi śmiechu. To są najodważniejsze z naszych uczestniczek, bo uczestniczek było o wiele, wiele więcej na naszych zajęciach, a to są najodważniejsze. O, brawo, tam się pokazują ręce. Brawo, 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 brawo. Jest. Powiem tak pokrótce o jodze śmiechu. Jest to metoda, chociaż wygląda niepoważnie, jest to metoda poważna, bo są poważne naukowe badania, które możemy znaleźć w internecie, potwierdzające, jak śmiech nas uzdrawia. Dzieci śmieją się około 300 razy dziennie, dorośli zaledwie kilka razy dziennie. I my dzisiaj Państwa zapraszamy, żebyśmy troszeczkę pozwolili sobie na zabawę. Kiedy będziemy obserwować te ćwiczenia, które pokażę, możemy stwierdzić, że one są może niepoważne, może głupie nawet, ale ja mam do Państwa prośbę, żebyśmy odłożyli naszą ocenę, żebyśmy nie oceniali tego, co my tu będziemy wyrabiać, tylko pozwolili sobie bawić się tymi ćwiczeniami. Więc na sam początek zapraszam, żebyśmy sobie po prostu poklaskali. Zobaczmy, jak nam wychodzi klaskanie. W dłoniach są receptory, które energetyzują całe ciało. Także warto sobie od czasu do czasu solidnie poklaskać. Tak, kiedy klaszczemy, ożywia się nasza energia życiowa w ciele. Dlatego lubimy chodzić na koncerty i klaskać. A teraz pokażę Państwu bardzo skomplikowanego i bardzo trudnego klaskańca. Najpierw powtórzymy go sobie powolutku, żeby każdy mógł kolejność zapamiętać. Będzie to wyglądało tak. Ha, ha, hi, hi, ho, ho. Zapraszamy. Ha, ha, hi, hi, ho, ho. Ha, ha, hi, hi, ho, ho. I coraz szybciej. Będziemy przyspieszać. No, dobra, jeszcze raz. Ha, ha, hi, hi, ho, ho. 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 Brawo! Brawo! A teraz każdy pochwali samego siebie za dobrze wykonane zadanie. Uwaga, powtarzamy ruchy i dźwięki. Robimy tak. A, a, a. To jest najlepszy sposób, jak czujemy się gdzieś nie za dobrze w jakimś miejscu. Przypomnimy sobie to. Że mamy siebie, mamy siebie. Mamy siebie. Ha. Dobrze, a teraz zaprosimy do wspólnej zabawy osoby, które są wokół nas. Czyli osoby po lewej, po prawej, z przodu, z tyłu, nie ze stołu, z przodu, z tyłu. Przejęzyczenie. Dobrze, i przywitamy się, przebijając piąteczkę wszystkim. Przebijamy piąteczkę wszystkim osobom. Nie, mogą być dwie ręce nawet. Nie! Może być z dźwiękiem. Przebijamy piąteczkę. A jeśli już przybiliśmy piąteczkę i wiemy, jak się przebija piąteczkę, to teraz będzie nasz pierwszy żarcik. Pierwszy żarcik polega na tym, że chcemy przebić piątkę osobie, ale nie możemy trafić. I robimy to tak. I zapraszam, proszę ćwiczyć. Zapraszamy. Brawo! Pięknie! I teraz proponuję, jeśli mogą Państwo wstać, bo teraz będziemy potrzebowali troszeczkę więcej ruchu, troszeczkę więcej miejsca będziemy potrzebowali i zrobimy taki nasz radosny okrzyk, który używamy w jodze śmiechu i on wygląda, ja najpierw pokażę sama, a później powtórzymy go 3 razy, dobrze? Więc wygląda to tak. Świetnie, świetnie, hej! I powtórzmy 3 razy. Świetnie, świetnie, hej! Świetnie, świetnie, hej! Świetnie, świetnie, hej! Brawo! Dobrze, to teraz sobie zrobimy może ćwiczenie oddechowe. O, ćwiczenie oddechowe, zrobimy sobie takie małe... Na stojąco, tak, na stojąco będzie nam już teraz wygodniej. Proszę Państwa, ćwiczenia oddechowe w jodze śmiechu polegają na tym, że nabieramy powietrza i chwilkę powietrze przytrzymujemy, a potem z ulgą wypuszczamy. A do tego dodajemy różne elementy. I elementem, który Państwu pokażę, będzie taki. Nabierzemy powietrza i przytulimy samego siebie. O! O! I wypuszczamy.
jeszcze raz się przytulmy z nabieraniem powietrza. Nabieramy powietrza. Ciebie zawsze mamy przy sobie. Brawo! I jeszcze jedno ćwiczonko, które jest bardzo dynamiczne, przynajmniej w naszym wykonaniu ono jest bardzo dynamiczne. Proszę Państwa, impuls elektryczny. Ćwiczonko nazywa się impuls elektryczny. Każdy z nas na pewno zna taką sytuację, kiedy elektryzują się ubrania w zimie i chcemy dotknąć ubrania i przeskakuje nam impuls elektryczny. To w tym ćwiczeniu wyobrażamy sobie, że impuls przeskakuje między dwoma dłoniami, a chcemy się przywitać. I witamy się ze wszystkim dookoła. Jestem świetny, dobrze, tutaj Marek podpowiada, żebyśmy teraz pochwalili, każdy, żeby pochwalił samego siebie za dobrze wykonaną robotę i zrobimy zamiast świetnie, świetnie, hej, to zrobimy jestem świetna, hej, albo jestem świetny, hej. Dobra? Jestem świetna, hej! Jestem świetna, hej! Jestem świetna, hej! Brawo! Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w naszych zajęciach. Dziękuję.